Ale legienda, a, to trawa cytrynowa? To na logikę trzeba, język i ślimaki stąd, z tej wody. A, świetnie, tak, bardzo dziękujemy. Dobrze. Uczemy to w tej trawie cytrynowej. Czekaj, bo mi okulary zachlapał, czy nie, nie? Ale ta trawa cytrynowa pachnie, może to zabija ten zapach, nie, tak jak Ola, u nas się to moczy. Śmierdzi, to coś no to ślimaki mamy z tej wody. I teraz sitko mamy, koszyczek. Bierzemy tą trawę cytrynową. Ja ci tłumaczę. Jak kryształki, one żyją? Nie, chyba są. Niestety, ślimaki są żywe. Nie, nie podrzucaj, nie podrzucaj. A, podrzucaj właśnie, podrzucaj. Kucharetka dobra, nie? Idealnie, prawda? Lubię kończyć. A, jeszcze wyżej, a będziemy się bawić. Ja to trochę ciepadła. No, proszę bardzo. Okay. To wyjąć? Tutaj, tak? Tutaj, wsyp, syp, 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 tak? Bez wody? Tak. Wsyp, syp. A tą nie popalimy? Z tą trawą, tak? Z tą trawą. Ola i Małgosia w końcu zrozumiały, jak bardzo świeże są ślimaki. No, o, no nawet nie pokazuj tego. Okay. Przykryjmy. Jezu, jakby to każdy kraj ma swoją tradycję. Ale jak one są żywe i my je gotujemy teraz, to jest w ogóle... 5 minut. 5 minut. 5 minut. Okej. I po prostu w takim cierpieniu. W ogóle dla mnie to jest... Będziemy tak się modlić. A to co? Jaki sos. Si, wola sos. 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 On fait la sauce, vous mangez avec un gros. Ja nie wierzę, po prostu... Si, jest sauce, bo sauce. Otóż im talerzy, nie ma takiej opcji w ogóle. No, chodź, synowa, usiądźmy, bo się zmęczymy z panem. Dobra.